Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to odcinek specjalny, odcinek świąteczny, rozmowa z moją mamą. Możecie zauważyć, że nie ma klasycznego intro i to z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście jest to odcinek specjalny i chciałam Wam to od początku zakomunikować, ale nie wszyscy wiedzą, że wydarzyła się niespodziewana sytuacja w moim życiu ostatnio i zgubiłam dysk, wyobraźcie sobie, na którym były wszelkiego rodzaju nagrania do podcastu, już gotowe, zmontowane podcasty, już nie mówiąc o materiałach, też wideo na mój kanał. Także ja nawet tego wcześniejszego intro nie posiadam. Ale oczywiście nie jest to nic nieodwracalnego. Jak wiecie, jest to podcast, do którego zazwyczaj zapraszam gości, ekspertów, rozmawiam z nimi o zdrowiu, o ekologii, o świadomym życiu, ale też o psychologii, o pracy nad sobą, o podróżach, o bardzo, bardzo wielu różnych kwestiach. Raz na jakiś czas mam odcinki solowe, czasami zapraszam też kogoś z mojego bliskiego grona. I tak jest oczywiście dzisiaj. Moim gościem będzie moja kochana mama, która już kiedyś gościła u mnie w programie. Parę miesięcy temu ukazał się odcinek z mamą, który do tej pory bije rekordy popularności i tam po prostu poznajecie moją mamę, może nie tyle jako człowieka, jej historię, ale rozmawiamy o tym, jaka jest nasza relacja, o tym, jak ona wychowywała dzieci, o tym, jak podchodzi do mojego stylu życia, do weganizmu i dzieli się bardzo wieloma mądrymi przemyśleniami, rozmawiamy od serca i możecie po prostu zaobserwować taką dynamikę, jaka jest w naszej rodzinie. Także oczywiście Was odsyłam do tego podcastu, no i jako, że on odniósł tak duży sukces, to pomyślałam, że będziecie zadowoleni, jeżeli po raz kolejny porozmawiam w podcaście z moją mamą. I rok temu z okazji świąt przygotowałam dla Was podcast z moim bratem, i tam odpowiadaliśmy na pytania związane ze świętami i w tym roku pomyślałam sobie, że fajnie byłoby to powtórzyć i stworzyć z tego taki cykl, że co roku będę zapraszała jakąś inną osobę z takiego mojego bliskiego grona i odpowiadała razem z nią na te świąteczne pytania. Taki luźny odcinek, bardziej personalny, prywatny, ale też klimatyczny właśnie z okazji świąt. Rozmawiamy o tradycjach, wspomnieniach, o filmach, piosenkach, ale też o potrawach i naprawdę odpływamy wiele razy i jak wiecie, u mnie dygresje to jest coś normalnego. Obie z mamą jesteśmy bardzo gadatliwymi osobami i same potrafimy bez nagrania gadać ze sobą godzinami, także to jest idealny tego przykład. Przed nagrywaniem powiedziałam mamie, że zajmie nam to pewnie z pół godziny, a wyszło ponad godzinę, ale mimo wszystko mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Ale zanim przejdziemy do tej wyjątkowej świątecznej rozmowy, chciałabym Wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z remixshop.com, czyli online-owym outletem i second-handem. Ja od dawna poruszam w swoich treściach temat etycznej i odpowiedzialnej mody i jak wiecie, duża część mojej szafy pochodzi z lumpeksów, część to rzeczy z szafy mamy i babci, a reszta to na przykład lokalne, małe marki, w które bardzo lubię inwestować. I często pytacie się mnie, gdzie kupiłam jakiś sweter albo płaszcz, a ja Wam odpowiadam, że w Ciucholandzie w Edynburgu albo w San Francisco. Zatem większa była moja radość, kiedy dowiedziałam się o istnieniu sklepu Remix. Jest to jeden z największych w Europie sklepów internetowych z markową odzieżą używaną i outletową. Dlatego też cała polityka sklepu idealnie wpasowuje się właśnie w ideę zrównoważonej mody. Znajdziecie tam luksusowe marki z drugiej ręki, na przykład torebkę Prady albo torebkę Louis Vuitton, ale też nienoszone rzeczy w naprawdę świetnych cenach. Remix aktualnie ma w sprzedaży ponad 350 tysięcy produktów i właśnie dzięki możliwości filtrowania wyników, na przykład pod względem marek albo statusu ich użytkowania, tutaj mamy od nowych ubrań z metkami po ubrania używane. Zakupy w Remix są przez to znacznie szybsze i przyjemniejsze moim zdaniem, a my możemy tam przeglądać znacznie większy asortyment, bo słuchajcie, każdego dnia do sprzedaży trafia prawie 10 tysięcy artykułów. Sklep Remix opiera się na filozofii Reuse, Reduce, Remix, którą możecie kojarzyć z ruchem Zero Waste i właśnie na bazie tego podejścia powstała usługa Sprzedaj na Remix. O co chodzi? Już tłumaczę. Możecie sprzedawać
swoje nieużywane rzeczy, które kupiliście, bezpośrednio do sklepu Remix i następnie dochód z transakcji możecie przelać na konto albo wykorzystać na zakupy w serwisie remixshop.com. Generalnie moim zdaniem jest to super koncept, dlatego jestem naprawdę zaszczycona, że takie firmy chcą wspierać mój podcast i możemy razem szerzyć świadomość w zakresie mody i etycznych ubrań. Bo ja uważam, że właśnie etyczne i odpowiedzialne zakupy mogą iść w parze z trendami i popularnymi markami. Kończąc już ten wstęp, w notatkach do tego odcinka oczywiście odsyłam Was na remixshop.com. Życzę udanych zakupów i zapraszam do wysłuchania odcinka z moją mamą. Cześć mamuniu. Cześć kochanie. Powinnam powiedzieć dobry wieczór, ale uświadomiłam sobie, że nigdy do Ciebie nie mówię dobry wieczór, więc niezależnie od pory będzie cześć. Słuchajcie, mówię teraz do naszych słuchaczy, że mam na kolanach kropka. Jesteśmy u nas w salonie. Jest po godzinie 22, więc normalnie to babcia Karolina śpi, ale w tej przedświątecznej gorączce dopiero teraz nagrywamy i trochę się śmieję, dlatego że nasz pies nie do końca czuje się chyba komfortowo w tej sytuacji, ale mam nadzieję, że sobie poradzi. Tak, że nam nie będzie tutaj za bardzo przeszkadzał. Mami, słuchaj, no ja Ci mówiłam, że zaprosiłam Cię do podcastu, żebyśmy porozmawiały o świętach, bo stworzyłam w zeszłym roku taką tradycję. Uważam, że nigdy nie jest za późno, żeby stworzyć nową. I mój brat, Twój syn, był mój... Chciałam powiedzieć, wiesz co chciałam powiedzieć? Nasz syn. Tak. Był moim gościem w zeszłym roku i bardzo mi się podobała ta zabawa. Nie do końca pamiętam, jak my to zorganizowaliśmy, ale mam w ogóle taką serię pytań związanych ze świętami, na które też odpowiadałam z Kubą, ale chyba też tak z nim zrobiłam, że najpierw odpowiadaliśmy w imieniu drugiej osoby po to, żeby sprawdzić, czy trafimy. Mhm. To zawsze taka fajna zabawa i myślę, że też dla słuchaczy jest to taki element, nie wiem, teleturniejów, że zawsze coś ciekawszego się dzieje. W tle słychać czuć się sapania kropunia, więc chyba czas go puścić na wolność. Kropek jest bezpieczny, miejmy nadzieję, że właśnie nie usłyszał, jak powiedziałam jego imię, bo przez moment zwątpiłam. I zaczynamy od pierwszego pytania i na rozgrzewkę Ty zaczniesz. Pierwsze pytanie jest... Dużo jest pytań w ogóle o ulubioną rzecz. Więc to będzie całkiem proste. Mam nadzieję, że uwielbiam to pytanie już na samą myśl. Pierwsza rzecz to jest oczywiście ulubiony film. Świąteczny. No, wiele jest filmów świątecznych, które lubię. Pamiętaj, że masz za mnie najpierw odpowiedzieć. A, najpierw za ciebie. Tak, a ja dobrze. Za ciebie i potem to ustalimy. To ma być jeden, to Holiday bym powiedziała. No, dobrze. A drugi chciałaś powiedzieć jeszcze? No, nie wiem, czy mam powiedzieć no, drugi. Powiedz. To właśnie miłość. No i to ja zawsze tak mówię i nawet ktoś mnie wczoraj chyba pytał o ulubione filmy i powiedziałam, że te dwa, a potem jest takie długo nic i nic mi nie przychodzi do głowy i sądzę, że u Ciebie jest tak samo. Dokładnie tak. No to teraz jest... Myślałam, że z tym będzie trudniej, ale myślę, że z drugim pytaniem będzie najtrudniej, bo to jest ulubiona piosenka świąteczna. Teraz ja zacznę. Twoja ulubiona piosenka to jest Feliz Navidad. No tak. Tylko właśnie nie wiem, czy... w wydaniu tym Michaela Bublé podoba Ci się najbardziej, czy wolisz tą taką starą, z takim zdecydowanie panem? Michael Bublé. Okej, okay, no to nie było aż tak trudne, natomiast dla Ciebie będzie trudne, bo ja ostatnio myślałam o moich ulubionych piosenkach i nie wiem, czy byś zgadła. Chociaż mówiłam Ci o jednej ostatnio. W tle oczywiście kropek, gdyby ktoś miał wątpliwości. To znaczy, jeżeli myślę o tym samym, o czym Ty teraz powiedziałaś, to będzie Elvis Presley. A o tej nie pomyślałam, ale ta też by była. Tak, tak, bo ostatnio rzeczywiście mówiłam, że to jest ale Blue Christmas. Ale nie wiem, jaki to jest tytuł. Jak to jest? Blue Christmas. A, Blue Christmas, no właśnie. Bardzo jest fajna, natomiast ostatnio myślałam o tym i moja piosenka, bo kocham ogólnie piosenki świąteczne w różnych wykonaniach. No, to tak. I mam wrażenie, że w ogóle nasza rodzina jest taka mocno, słuchajcie, no, powiem tak, mamy chyba z 20 płyt, z czego wiele z nich to są takie poczwórne. Ale naprawdę ja mogę spokojnie powiedzieć, że znam większość piosenek świątecznych tego świata. W różnych aranżacjach. Tak, w różnych aranżacjach, ale głównie takie jazzowe. Nie lubię, no może nie powinnam tak mówić, ale nie przepadam za kolędami, może dlatego, że my też nie śpiewaliśmy nigdy kolęd za bardzo. No, ja nie pamiętam z dzieciństwa za bardzo śpiewania kolęd. No, powiedz, możesz mi teraz powiedzieć, że mam dziury w mózgu, powiedz mi. Nie, bo może ja pomyślałam bardziej o swoim. O swoich. Tak, bo tak, ja że kojarzę... u nas się śpiewało kolędy, jak ja byłam dzieckiem. Pewnie jak ja byłam mniejsza, to jak chodziliśmy częściej tutaj do babci, do dziadków, to tak. Były te kolędy, ale w ostatnich latach mniej chodziliśmy, więc zupełnie mi
nie mam tego jako wspomnienie i też nie siedzieliśmy w domu na przykład sobie, nie podśpiewaliśmy kolęd, tylko nie, bardziej jakieś właśnie smooth jazz Christmas, coś w tym stylu, więc zawsze co roku te piosenki leciały i teraz no, cokolwiek będzie leciało w sklepie, to ja zawsze znam tę piosenkę i to jest super, uwielbiam piosenki świąteczne i w sumie zaczęliśmy teraz dosyć wcześnie słuchać, no nie, bo ja miałam nawet takie przemyślenie, że tak się czeka, a potem to wszystko jest tak na ostatnią chwilę, no i się tak nie zdąży znudzić. Dzięki temu, że byłaś w Edynburgu i tam właśnie celebrowanie świąt zaczyna się dużo wcześniej, no to my również zaczęliśmy to wprowadzać u nas i właśnie słuchanie piosenek świątecznych, to no powiedzmy od Mikołajek się zaczyna. To tak elegancko. Tak, tak. Natomiast no jeszcze z choinką czekamy, ponieważ jak jest żywa choinka, to ona no, wymaga... Musi wystać do trzech tak, króli. No, dokładnie, przynajmniej. W związku z tym ubieramy ją później, ale piosenki świąteczne faktycznie zaczęliśmy słuchać wcześniej piosenek. A tak mi się skojarzyło, że jak nie ma choinki już, to się wydaje, że jest tak pusto w domu. Zawsze takie. Ale rzeczywiście jest coś takiego dziwnego, jak tej choinki zabraknie. Ona jest tak gigantyczna u nas. Zajmuje pół pokoju. Tak, zajmuje pół domu, ale już się przyzwyczaisz, że potem masz wrażenie, że czegoś brakuje, jakiś mebel by tutaj można ustawić. Jest bardzo dużo miejsca. Ale wracając do tych piosenek, ja w końcu nie powiedziałam, jakie są moje te ulubione, o których myślałam ostatnio, więc stwierdziłam, że uwielbiam tę piosenkę Do They Know It's Christmas. To jest taka smutna piosenka o... Nie pamiętam, kto to śpiewa. Poczekaj, coś tam Aid, Band Aid i to jest o dzieciach w Afryce, czy w ludziach w Afryce, którzy nawet piękne. Nie wiedzą, że są święta, aż może dlatego mi się zaszkliły te oczy. A druga piosenka to jest Driving Home for Christmas, też mam do niej bardzo duży sentyment i w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale nie włączyłam jeszcze ani razu tej naszej pierwszej płyty niebieskiej, bo stwierdziłam, że to jest taka, którą to musimy... Typowa świąteczna. Tak, musimy ją puścić święta, bo tutaj mogę powiedzieć, że znam chyba w kolejności, tak, że wszystkie. Już wiemy, jaka będzie następna. No dobrze, dobrze. Więc masz jeszcze jakieś inne piosenki oprócz Feliz Navidad, które są w takiej twojej czołówce? No ja lubię te standardowe piosenki Mariah Carey. Lubię Last Christmas George Michael. No takie powiedzmy, to takie które najczęściej tak, które najczęściej właśnie w hipermarketach, w galeriach handlowych właśnie są w okresie świąt puszczane. Poczekaj, a ta piosenka z Listów do M, to jaka to była? No ona jest właśnie na takich jazzowych. A ten jest What the World Needs Now, to? Nie. To też jest świąteczne? Nie, właśnie nie wiem, czy to jest świąteczne. No dobrze, to jest nieważne. Przechodzimy... O, proszę, jakie pytanie. Słuchajcie, mam ściągę oczywiście. Kolejne pytanie brzmi, czy robisz postanowienia noworoczne i jeśli tak, to czy zazwyczaj się do nich stosujesz? I to już można za siebie odpowiedzieć. Właśnie, chciałam powiedzieć, czy mam odpowiadać w swoim, czy w twoim. No więc u mnie z postanowieniami noworocznymi to nastąpił duży progres, ponieważ od wielu lat co roku miałam postanowienie noworoczne, żeby mieć jakąś aktywność fizyczną, ponieważ bardzo u mnie to szwankowało. I od wielu mam na myśli tak z 10. Tak. I od 2 lat udało mi się to zrealizować, ponieważ aktywnie chodzę na zumbę. Jestem z tego bardzo dumna, aczkolwiek nie zaczęłam wraz z Nowym Rokiem, tylko wręcz przeciwnie, zaczęłam jesienią, ale jest to ważne, że to trwa i bardzo, to, i bardzo to lubię. Nie czujesz potrzeby, żeby mieć jakieś nowe, bo już spełniłaś. Tak, nie, to znaczy no oczywiście, że mamy różne postanowienia noworoczne w tym roku również, ale może nie będę o tym mówić. Tak, możesz zachować się dla siebie, ale generalnie, czyli że masz w tym roku... Ale niekoniecznie zawsze się do nich stosowałaś. Tak, no zdecydowanie się nie stosowałam, także no, cieszę się, że udało mi się chociaż jedno postanowienie noworoczne, że się ziściło, tak? Że... Słuchaj, postanowienia noworoczne są ogólnie przereklamowane, jakby oficjalnie też badania potwierdzają, że to jest nierealistyczne i nikt się prawie do nich nie stosuje, więc myślę, że nie jesteś tutaj sama. Ja powiem ci, że znaczy też osoby, które może mnie obserwują, to wiedzą, że ja co roku robię taki film o postanowieniach, więc tak, robię postanowienia i częściowo się do nich stosuję i biorę je na poważnie, ale tak mnie to rozbawiło, jak ostatnio sobie uświadomiłam, że ja od lat chcę nauczyć się, znaczy wrócić do gry na pianinie, wrócić do tenisa i nauczyć się francuskiego porządnie. I to jest od 3 lat ta sama po prostu śpiewka, że aż mi jest wstyd przed samą sobą i przed tymi ludźmi, którzy słuchają tego samego rokrocznie i ja w ogóle nie czuję, że powinnam egzekwować to bardziej. Natomiast to, co mi się na przykład udało w zeszłym roku i z czego jestem totalnie dumna,
A ja wiem, jakie ty masz postanowienie, słuchaj, zmieniając temat. To będzie chaos, ale przypomniało mi się, że ty chyba też miałaś postanowienie, żeby używać balsamu do ciała. Tak, oczywiście. I to jest to, co jeszcze czeka. A to jest niby takie proste, ale z takich właśnie małych, codziennych rzeczy. Ja miałam postanowienie, żeby używać nici dentystycznej, bo wiem, jakie to jest ważne. I od 1 stycznia zeszłego roku codziennie to robiłam. Chyba, że nie wiem, nocowałam gdzieś w jakimś miejscu, gdzie akurat jej nie było. To zdarzyło mi się tak, że mnie wzięłam na jakiś weekendowy wyjazd, czy zapomniałam i czułam się, jakbym nie umyła zębów. To już mi tak wyszło w nawyk, więc polecam zacząć. Warto, bo to zostaje z nami i potem rzeczywiście jest nam głupio. Następne pytanie w ogóle jest dziwne, szczególnie u nas. Myślę, że to będzie dziwne, ale ciekawi mnie, co powiesz, albo co ja powiem za ciebie. Gdzie chciałabyś spędzić święta? Najpierw odpowiedz w moim imieniu. Co ja teraz myślę? Co ty sobie myślisz? No, być może chciałabyś spędzić święta w Nowym Jorku. Myślałam to samo o tobie. Pierwsza myśl miałam tak. Moja mama na pewno nie chciałaby nigdzie jechać na święta, ale jak już bym miała gdzieś jechać, to do Nowego Jorku. Pomyślałaś to samo o mnie? Tak, dokładnie tak. Marzy mi się, w ogóle marzą mi się białe święta i mam wyobrażenie, że w Nowym Jorku... Over White Christmas. Mam takie wyobrażenie, że w Nowym Jorku w święta jest zima. Być może wcale tak nie jest, ale... Być może jest lato na przykład. No lato to może nie, ale może nie ma śniegu. Marzą mi się właśnie takie białe święta. Aczkolwiek nigdy nie lubiłam wyjeżdżać na święta. I w ogóle byłaś chyba w dzieciństwie kiedyś raz chyba byliśmy z rodzicami w Zakopanem. Natomiast nigdy nie lubiłam. No i nie lubię. Mogę powiedzieć tak, że nie lubię. Ale gdybym miała taką możliwość... Jakbym już musiała jechać do Nowego Jorku. I byłby tam śnieg, to jak najbardziej. Ale jestem ciekawa, jakbyśmy to zaprojektowały. Gdzie by się zatrzymać, żeby właśnie stworzyć taki klimat świąteczny, a nie hotelowy. Jak to widzisz? Widzisz jakiś domek, czy widzisz jakiś apartament? Airbnb i sami robimy święta. No tak, nie wyobrażam sobie gdzieś iść. Wyobrażasz sobie iść na kolację do hotelu w święta? Nie, do hotelu nie. Wyobrażam sobie, że może tam byłby ktoś znajomy, kto by nas zaprosił na święta, na przykład. O, tak? Właśnie, żebyś chciała tak lokalnie spędzić. Tak, aczkolwiek to raczej taka wizja, że... To musi być nowy znajomy. Jak w filmie. Tak, to musi być jakiś nowy znajomy, bo tak, nikogo nie znamy. Mamy zapasu takich ludzi. Ale powiem ci, że właśnie to mnie zawsze zastanawiało, w świecie zachodnim. To, że ludzie lubią wychodzić do restauracji z okazji różnych takich świąt, które nam się kojarzą z domem, przynajmniej mi. I tak jak byłam teraz w Stanach i byłam zaproszona na święto dziękczynienia do knajpy, co było świetnym doświadczeniem, bo nie mam żadnego porównania, jeśli chodzi o obchodzenie święta dziękczynienia, więc to było miłe. Ale było tam tyle rodzin z dziećmi, które po prostu rezerwują stolik i tak obchodzą to święto, że... To jest duża taka różnica kulturowa i tak samo w Edynburgu, jak właśnie było mnóstwo billboardów, zawsze rezerwacje na obiady, kolacje, śniadania świąteczne. I pamiętam, nawet gadałyśmy o tym, że no spoko, ale jakby nie potrzebuję tego. Nawet jakby ktoś mi to zaproponował, nie wiem, z rodziny, to bym wolała ugotować dla wszystkich. Ja przyznam szczerze, że nawet nie wiem, jak wygląda sprawa restauracji w Łodzi Polsce, na przykład. No czy są w ogóle otwarte. Bo nigdy nie byliśmy w święta w restauracji, więc nawet właśnie, nie wiem... W ogóle z domu nie wyszedł. No tak, dokładnie, chyba że w samochód i tak. Do rodziny lub znajomych. Proszę Pani, pytanie retoryczne. Gdzie w tym roku spędzamy święta? W tym roku spędzamy święta w sercu Polski, czyli w Łodzi. Skojarzyło mi się, że dzisiaj mój kolega Staś wrzucił takie pytanie na swoim profilu na Instagramie, skąd jesteście, i dał dwie odpowiedzi. Albo Łódź, albo reszta świata. Więc święta spędzamy w Łodzi. Co sprawia, to już jest pytanie bezpośrednio, co sprawia, że święta są wyjątkowe? To, że jesteśmy razem. To, że razem przygotowujemy te święta, że mamy domowe jedzenie, że się spotykamy w gronie najbliższych i że to lubimy. I że to jest ten czas, który lubimy spędzać właśnie w taki sposób i cieszymy się na ten czas. I to jest taka nasza, no nasz taki ulubiony czas, powiedzmy, w roku. No pięknie to ujęłaś. To tak powiedziałaś bardziej lokalnie, to ja tak powiem od siebie bardziej globalnie. Uważam, że to, co sprawia, że te święta są ogólnie na świecie tak wyjątkowe,
To teraz mi przyszło do głowy, bo w sumie to nie czytałam tych pytań tak zbyt wnikliwie od zeszłego roku. Czytaj wcale. To jaki to musi być fenomen, że to jest tak hucznie obchodzone święto w tylu domach i że ludzie to naprawdę biorą tak na poważnie, że nie ma żadnego takiego święta w roku, które by tak łączyło ludzi. Nie mówię, oczywiście są osoby o innych wyznań, i które nie obchodzą świąt i to też jest spoko. Natomiast mimo wszystko mogę spokojnie powiedzieć, że praktycznie cały świat zachodni obchodzi te same święta, ma te same ozdoby, ma podobne potrawy, śpiewa te same piosenki. To jest niesamowite po prostu, że coś takiego było w tym obrzędzie na początku religijnym, że sprawiło, że on jest taki popularny, bo niby teoretycznie z punktu widzenia religii, tak, zawsze tak mówimy, że Wielkanoc powinna być ważniejsza i lepiej, bardziej hucznie obchodzona, może nie tyle hucznie, co po prostu powinna bardziej zajmować nasz rok, nasz czas, a jednak ludzie żyją świętami. Są ludzie, którzy po prostu cały rok czekają właśnie do świąt i to też można oczywiście obwiniać tej globalizację i całą marketingową machinę, ale szczerze, ja to lubię i właśnie to dla mnie czyni święta wyjątkowe, bo tak jak zawsze mówię, że nie lubię niszowych kin, znowu powiem coś bez sensu, że nie lubię chodzić do takich małych kin, bo uwielbiam być w wielkiej sali kinowej, gdzie czuję się taka mała i gasną światła i jest taka podniosła atmosfera, to tak samo się czuję, jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia, że właśnie uwielbiam w nich to, że wszystko się świeci, że jest najgłośna muzyka i wszyscy tak dużo właśnie szykują tego jedzenia i wszyscy się stroją, jakby to jest tak z pompą zrobione i uważam, że dlatego święta są wyjątkowe, bo ludzie potrafią świętować wtedy tak naprawdę. Może też dlatego, że u nas zawsze jest sporo osób, zarówno na Wigilii, jak i w ogóle w święta. I to lubimy, bo może jeżeli ludzie spędzają święta w takim bardzo okrojonym składzie, to może nie tęsknią, albo może właśnie tęsknią wtedy do dużych takich przyjęć. Natomiast u nas te duże przyjęcia są, bo zawsze jest tych osób, no powiedzmy minimum 10, tak, przy wigilijnym stole. No i to jest bardzo przyjemne. Ja to uwielbiam, jest dużo ludzi. Szczególnie osoby, z którymi nie spędza się czasu na co dzień, to jest takie wyjątkowe, że jednak udało się zebrać. No i to, że można się właśnie tak wystroić i no, to jest wyjątkowa atmosfera. Ludzie rzadko są zmotywowani na tyle, żeby to zrobić, a tak to nawet najbardziej taka osoba, powiedzmy, kanapowa w rodzinie, mimo wszystko garnitur założy w Wigilię. I tak to jest super. Następne pytanie. O, bardzo ciekawe. Jaki zapach kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia? Może nie ze świętami, natomiast na pewno z Wigilią, ale może to też nawet mieć przełożenie na kolejne dni. To jest zapach zupy grzybowej, ponieważ zupę grzybową uwielbiam, chociaż to może być następne pytanie, ale już na nie odpowiedziałam. Mamo, spoilowałaś! Zupę grzybową uwielbiam i to jest moja w ogóle ulubiona potrawa świąteczna. Mogłabym jeść zupę grzybową w każdy dzień. Może nie na deser, ale każdego dnia. Ponieważ jem ją tylko w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Nie gotuję jej w ciągu roku. I ją naprawdę uwielbiam. I zapach właśnie zupy grzybowej z suszonych grzybów, to jest dla mnie ten zapach. Kurczę, ja się chyba muszę z Tobą zgodzić, bo nic mi nie przyszło do głowy. Pomyślałam sobie o pomarańczach, ale potem pomyślałam, że to w ogóle nie jest moje wspomnienie, dokładnie. Tylko tak się mówi, że taki zapach pomarańczy z goździkami. Bo to kiedyś w moim dzieciństwie, jak nie było niczego w sklepach i pomarańcze kupowało się tylko właśnie przy okazji świąt Bożego Narodzenia, to wtedy właśnie ten zapach cytrusów w ogóle to był ten zapach, który... Chociaż no, ja akurat nie mogę powiedzieć, że to jest zapach mojego dzieciństwa. Natomiast wiem, że zapachem na przykład świątecznym w niektórych domach kiedyś to był zapach pasty do podłogi. Ludzie pastowali podłogę i to był zapach, który kojarzył się właśnie z taką czystością i z takim właśnie przygotowaniem domu na święta. To właśnie pasta, wypastowana podłoga. No, my nie pastujemy podłogi, więc ten zapach nam jakby wykreślamy się z niczym nie kojarzy. Ale mi się w ogóle, ja w ogóle mało rzeczy chyba kojarzę z zapachami. Nie zastanawiałam się nad tym wcześniej, więc nic mi nie przychodzi do głowy, ale takie, nie wiem, teraz widzę tę choinkę i w sumie taki zapach takiej choinki. Ona pachnie? No wymyślam. Sprawdź.
Wymyślam, no pachnie. Nie, no trochę pachnie, ale to nie jest tak, że to jest zapach, który się unosi po całym domu. No, można powiedzieć, że piernik w sumie. No tak, też. Bo tego się nie je w ciągu roku i taki właśnie zapach piernika tak może się kojarzyć, ale czy mi się to naprawdę kojarzy? Bardziej próbuję sobie stworzyć tutaj ewidentnie jakąś narrację do tego, ale to, co mówisz, wydaje mi się, że to może być to, bo rzeczywiście tego kojarzę, ten zapach zupy i tego nie ma, natomiast może zapach aromat to też byłoby lepsze. Zapach ukośnik aromat, bo powiedziałabym wtedy, że kompot suszu. Też, tak. Bo to jest coś takiego, że no, nigdy nie napije się czegoś takiego, nikt nigdy tego nie przygotuje i to jest tylko związane ze świętami. I przypomniało mi się, jak parę dni temu na spotkaniu wigilijnym towarzyskim powiedziałam, że zabroniłam babci robić pierogi z kapustą i z grzybami w ciągu roku. Połowa osób się z lekka zdziwiła, że jak to, przecież pierogi są takie pyszne, ale właśnie nie zdążyłam wytłumaczyć to, dlatego że jest to też wegańska potrawa i babcia zaczęła robić przy każdej okazji pierogi w pierwszych wegańskich moich i Kuby chwilach. Dlatego ja stwierdziłam, że nie, bo wtedy cała ta magia pierogów w Wigilię po prostu zaczyna się gdzieś tam gubić. A ja uwielbiam właśnie wyczekiwać. I to też jest trochę taki masochizm, bo niby uwielbiasz tę zupę grzybową, ale wolisz na nią poczekać i zjeść ją tylko wtedy, bo ona wtedy jest taka wyjątkowa. Ale uważam, że zgadzam się, ja też i warto. Pytanie następne. Ulubiona tradycja świąteczna. I ja możemy powiedzieć za siebie nawzajem. Od razu uprzedzam, że nie wiem ani za ciebie, ani za siebie, więc będę szyła. Znając moją mamę, uważam, że dla niej... Wiem, co odpowiedziałabyś. Powiedziałabyś, że dla ciebie ulubioną tradycją jest to, że zasiadamy wspólnie do stołu. Dokładnie. Chciałaś to powiedzieć? Tak. Ja to wiedziałam! A my tego nie ustalałyśmy. Ale to można też się domyślać pewnie, co ja bym odpowiedziała. Nie wiem, co byś powiedziała. Znaczy, no ja bym powiedziała podobnie, że właśnie to jest taką twoją ulubioną tradycją, że jesteśmy wszyscy razem i że właśnie jesteśmy eleganccy, jest pięknie nakryty stół i są pyszne potrawy przez nas przygotowane i to jest taka nasza tradycja, powiedzmy, od lat, tak? Ponieważ od lat spędzamy razem święta i właśnie przygotowujemy się do nich. Kiedyś nie spędzałyśmy razem. No nie, ale w sensie takim, że no jakby nie było nigdy takiego roku, że na przykład nie wróciłaś z jakiegoś powodu do domu. Także te święta są zawsze, że zawsze jesteśmy razem i zawsze właśnie podchodzimy do nich poważnie i zawsze się do nich przygotowujemy, tak, że staramy się być właśnie eleganccy i elegancko jest nakryty stół i no i to jest taka chyba nasza tradycja. Ale ja bym to utożsamiła głównie z Wigilią. Tak, lubię też święta pozostałe, ale mam wrażenie, pewnie dużo osób się ze mną zgodzi, że po Wigilii człowiek się czuje, jakby się skończyły święta, mimo że ma cały czas pierwszy dzień świąt, ma cały czas drugi dzień świąt, idzie ten nowy rok, ale jakoby to oczekiwanie do Wigilii jest takie intensywne, że już po tej Wigilii czujesz się tak... O. U nas jeszcze pierwszy dzień świąt, ponieważ Wigilię przeważnie spędzamy poza domem, a w pierwszy dzień świąt przeważnie mamy gości, to jeszcze ten pierwszy dzień świąt to właśnie dla mnie jest taki uroczysty, szczególnie, że tak naprawdę z punktu widzenia kalendarza to 25 grudnia, to jest większość świata celebruje 25 grudnia, więc jakby ponieważ mamy tutaj gości w domu 25 grudnia, to dla mnie ten 25 grudnia to też jest jeszcze taki dzień bardzo uroczysty i to jest właśnie może też ta nasza tradycja, że zawsze właśnie w pierwszy dzień świąt mamy gości i u nas jest obiad świąteczny. Zapraszam do Vlogmasa, w którym powiedziałam, co gotujemy na święta. Teraz pytanie odwrotne, czyli najgorsza tradycja. Czy jest jakaś tradycja, której nie lubisz? I jeżeli znasz mnie, mamo, żadnej presji, to wiesz, co odpowiem. Lub odpowiedziałabym. Teraz już może trochę mniej. Bo z Kubą pamiętam, że się zgadaliśmy bardzo dobrze, jeśli chodzi o to. Znaczy, no nie wiem, co ty masz na myśli, ale... Boję się, co powiesz. Znaczy, nie chodzi o sprzątanie. Nie bój się, co powiem, ponieważ myślę, że to pewnie nie trafiłam, ale może chodzi o jedzenie ryb? Nie, ale bardzo dobrze to wymyśliłaś. Bardzo dobrze to wymyśliłaś, bo spojrzałaś tak ideologicznie. A mi chodzi o tak, wiesz, od dziecka, jakby sercem, za którą nie przypadam. Jakby tak patrząc totalnie egoistycznie, jakby w moim małym świecie. Więc mogę ci powiedzieć, oboje z Kubą nigdy nie lubiliśmy dzielenia się opłatkiem, bo pozdrawiam wszystkich z rodziny.
bo strasznie nas to stresowało. I to myślę, że też wiele osób się z tym utożsami, że jako dziecko, kiedy masz na przykład rozmawiać z wujkiem, z którym nie rozmawiasz przez cały rok i masz mu czegoś życzyć, to czujesz się dziwnie. Mm-hmm. I mnie to zawsze stresowało. I od ostatnich świąt muszę przyznać, że już czuję o wiele większy taki komfort i zrozumiałam też może przez to, że dorosłam, że to jest wspaniały moment, kiedy masz chwilę dla siebie z drugą osobą, gdzie możesz powiedzieć jej od serca, co czujesz i czego jej życzysz najszczerzej, jak się da. I jeżeli to są twoi bliscy, to zawsze znajdzie się coś, czym chcesz się podzielić z tym człowiekiem w danej chwili. Także myślę, że to takie, że to przychodzi też z wiekiem. Tak, tak. Myślę, że tak. Ja nie mam problemu akurat z tym, więc myślę, że to faktycznie przychodzi z wiekiem. Ja chciałam powiedzieć stara. Tak mówię do mojej mamy stara. Proszę, żeby nikt tego nie oceniał. Ja to przede wszystkim się stresowałam witaniem z ludźmi przez całe moje życie, odkąd zaczęłam być, się witać. Odkąd zaczęłam być na tyle duża, żeby w ogóle o tym myśleć, czyli wchodzenie w okres dojrzewania, kiedy zaczyna nam się mieszać w głowach i zaczynamy się stresować niepotrzebnymi rzeczami, to mnie po prostu tak stresowało witanie z różnymi ludźmi dorosłymi, bo nie wiedziałam, jak się z nimi przywitać, więc jakby opłatek, który jest apogeum takiego lęku społecznego w moim przypadku, co jest w ogóle strasznie dziwne i współczuję sobie z tych lat młodszych, naprawdę, to pamiętam, że to mnie strasznie stresowało. Natomiast jeśli chodzi o Ciebie i Twoją nielubianą tradycję, to nie ma chyba żadnej. No bo faktycznie chyba nie ma. Mam taką satysfakcję, jak odpowiem to, co Ty chcesz odpowiedzieć. No, kochana, spoiler alert. Ulubiona potrawa. Już było. moja już była, natomiast Twoja to też się trochę zmienia. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że to się zmieniło o 180 stopni, bo nie dam Ci się wypowiedzieć, wybacz. Chciałam powiedzieć, że jako bardzo mięsożerne dziecko nie lubiłam nigdy świąt Bożego Narodzenia pod kątem gastronomii. Uważałam, że tam w ogóle nie ma nic nie ma do jedzenia. Oprócz zupy, która tak, miała dużo śmietany i tylko dlatego ją lubiłam, bo tej babci Luci nie lubiłam, dlatego że ona była zbyt wytrawna. Natomiast zawsze mówiłam, że Wielkanoc to jest najlepsze święta, bo jest tyle pieczonych mięs i różnych rzeczy. Pozdrawiam. Natomiast w obecnej chwili lubię oba święta, natomiast uwielbiam święta Bożego Narodzenia. Co więcej, najbardziej lubię z nich Wigilię. Tak, dlatego że tak odpowiem za Ciebie. Tak, dlatego, proszę. Że nie czujecie się wtedy z Kubą jakby inni, tutaj daję cudzysłów. Ale to jest mądre, co mówisz, nie pomyślałam tak, o tym. Tak, ponieważ tak naprawdę oprócz karpia i śledzia jemy wszyscy to samo, ponieważ potrawy są z założenia wegańskie. Tak jak powiedziałaś, zupa u babci jest bez śmietany i zawsze była bez śmietany, w związku z powyższym wszyscy jemy taką samą zupę, wszyscy jemy pierogi, wszyscy jemy kapustę z grochem, także myślę, że to jest takie przyjemne dla Was. Nigdy o tym nie myślałam i teraz jak to mówisz, to rzeczywiście może to sprawia, że to jest bardziej takie sympatyczne święto, bo nikt nie w ogóle, po pierwsze to wszystko jest tradycyjne, a po drugie jest po prostu tak lżej w powietrzu, że tak powiem, wiesz, co chodzi, że nie czujesz, że prowadziłaś jakieś nowe danie, albo że trzeba coś się chociaż w tym roku będzie, nie powiem do jakiegoś spoilera, w tym roku będzie seleryba, więc to będzie jakby... Znaczy, seleryba nie jest nowością, ale jest nowością na Wigilii. Tak, właśnie dojrzałam do tego. Mama mi zasugerowała, że może czas coś dołożyć do karpia. Znaczy, to wynika z tego, że podaje się właśnie u mojej babci od strony mamy na Wigilii dania jedno po drugim, a nie jednocześnie. I my właśnie z Kubą w zeszłym roku zrozumieliśmy, że były momenty, kiedy albo nic nam nie przysługiwało w danej kolejce, albo jedna rzecz. I rzeczywiście zrobienie tej seleryby będzie dobrą opcją, bo ja też nie pamiętam nawet, czy ja lubiłam karpia. Zjadałam zawsze karpia. Natomiast miło będzie do tej kapusty z grochem bodajże, tak? Zjeść sobie selerybkę, plus też mamy opracowany przepis. Mi się skojarzyła ta seleryba, która jadłaś wczoraj, taka była dobra. Tak. Mam nadzieję, że będzie równie dobra. I to jest w ogóle super proste, więc jeżeli zastanawiacie nad tym, bo ten podcast idzie 23, więc jeżeli się jeszcze zastanawiacie, to uwierzcie mi,
nie bójcie się tego, że to jest seler, bo znam osoby, które naprawdę nie są fanami selera, na przykład mój brat, który jest w stanie to zjeść i stwierdzić, że jest całkiem smaczne i że czuje trochę seler, ale mu w ogóle nie przeszkadza. To jest osoba, która naprawdę nie lubi selera. Żadnego chyba. Ani naciowego, ani normalnego. Też nigdy nie przypadałam ze selerem. Ale wracając, to co ja chciałam powiedzieć a propos tych dań wigilijnych, bo w końcu nie wiem, jakie jest moje ulubione danie, bo tak zrobiłam dygresję. Moje? Tak. A nie? Nie, no ale ta dawna, ta śmietanowa. Aha. Niestety. Ta obecna jest okej, okay, ale, że tak powiem, no nie płaczę za nią przez cały rok. Szczerze, co mnie najbardziej orzechowiec. No tak. Bez dwóch w ogóle, jak sobie zrozumiałam, że mogę wybrać ze wszystkich rzeczy świątecznych, orzechowiec to jest ciasto, na które ja czekam cały rok. Bo ono, śmiesz, to jest ciasto, cukrzyca, zakrzepica i zawał. Bo tam jest chyba, nie wiem, kostka wegańskiej margaryny. No i chyba nawet dwie. Aha. Bo jest jedna do ciasta, a druga do kremu. Nie dam rady. Oczywiście jest całe pszenne z cukrem i po prostu... Zostawmy to. To nie ma znaczenia. Ja wolę nie wiedzieć, co tam jest. To jest najlepsze ciasto w waszym życiu. Ale ma orzechy. Jest bardzo zdrowe, bo ma orzechy. Omega-3. To jest ciasto omega-3. Ono jest najlepszym ciastem na ziemi, chociaż teraz w LA mówiłam ci, że jadłam tak pyszne ciasto, które jednocześnie było przeciwieństwem cukrzycy. To było ciasto zdrowie, a było tak dobre, że nie mogłam w to uwierzyć. Pojedziesz ze mną, to ci podam. Co oni tam mogli do... Nie wiem, jak oni to zrobili, bo składniki są jasne, ale jak ta konsystencja została w tych wszystkich warstwach zrobiona, to ja nie wiem. Natomiast orzechowiec to jest życie. Tak jak normalna, przeciętna osoba jest w stanie zjeść kawałek, powiedzmy 3 na 3 centymetry, żeby nie paść właśnie od skoku cukru, to ja jestem w stanie zjeść taki spokojny 7 na 7 albo potem sobie dołożyć jeszcze drugie tyle. To jest ciasto, które jest dla mnie najlepszą rzeczą na ziemi. I przepraszam, że już tak długo o nim mówię, ale ono jest cudowne. Natomiast jeśli chodzi o stół wigilijny, to ja po prostu lubię wszystko na równi. Ja uwielbiam bowle i łączenia. Stąd to, że są dania po kolei, nie jest do końca w mojej strefie komfortu, ale dzięki temu celebracja trwa dłużej, więc też to lubię. Ale właśnie i pierogi, i polubiłam kapustę z grochem. Kiedyś nawet bym sobie nie nałożyła, bo nie, jest tradycja, żeby spróbować każdej potrawy, więc tylko bym tyle co nic. A teraz kocham kapustę z grochem, którą mi moja mama i dzisiaj zrobiła. Boczniaczki śledziowe, też cudowna sprawa. Jak jest jeszcze do tego świeży chlebek, zawsze kupujemy masło. Bo w ciągu roku nie jem wegańskiego masła, bo mówmy się, no nie jest to zbyt naturalny produkt. Ale tak właśnie w święta z tym masełkiem i jak to wszystko, no po prostu no, wspaniała jest ta Wigilia, naprawdę wspaniała. No a dzięki Tobie zrozumiałam, że rzeczywiście ona może mi daje takie poczucie, że jestem normalna. Chociaż ten jeden wieczór. Powiedz mi, czy masz jakieś przychodzące Ci do głowy w tej chwili wyjątkowe wspomnienie ze świąt. Możesz się cofnąć do swoich lat dziecięcych. Coś, co ci tak wyróżnia się na tle twoich wspomnień? Znaczy nie powiem o jednych świętach, tylko powiem o coś, o czym wiesz, a mianowicie, że moje święta z dzieciństwa to są święta z rodziną mojego taty. Mój tata ma dwóch braci i siostrę. Każdy z nich miał dzieci i wszyscy się spotykaliśmy zawsze razem na Wigilii u jednego z rodzeństwa, rotacyjnie, czyli co 4 lata było u kogoś innego. Było nas zawsze bardzo dużo i były to cudowne święta. Moja rodzina mojego taty, mojej mamy również, ale ponieważ skupiam się w tej chwili na Wigiliach, więc rodzina mojego taty była bardzo rozśpiewana. Właśnie to jest moje wspomnienie. Przepraszam, w tle kropek poszedł do wodopoju. Kontynuuj. Rodzina mojego taty jest bardzo rozśpiewana i to jest moje wspomnienie z dzieciństwa, w przeciwieństwie do ciebie, to jest właśnie śpiewanie kolęd. Zazdroszczę. Wszyscy pięknie śpiewają. Zaśpiewajmy jutro, bo jutro jest Wigilia dla naszych słuchaczy, więc zaśpiewajmy. Ale w tamtym roku śpiewaliśmy, nie pamiętasz? Ale w tym bardziej my musimy pośpiewać. Dobrze. Przypomnę to na Wigilii, albo ty przypomnisz. W każdym razie to są właśnie święta, gdzie było dużo dzieci, gdzie było dużo prezentów, gdzie naprawdę taka rodzinna atmosfera, którą pamiętam z całego mojego dzieciństwa. I to jest to, co myślę, co jest dla mnie bardzo ważne. I dlatego będziemy to kontynuować, mamuniu. No, cieszę się bardzo. Tak się wsłuchałam w połączenie ciebie i kroków kropka w tle, że nie przyszło mi do głowy żadne moje wyjątkowe wspomnienie
ze świąt, muszę się zastanowić autentycznie. Muszę jakoś grać na czas, więc powinnam teraz gadać jakieś rzeczy w tle, żeby wszyscy nie przysnęli, ale tak naprawdę to przytnę, więc mogę po prostu zamilknąć i pomyśleć. Przyszła mi do głowy rzecz z serii po prostu zepsuty bachor. Ale to jest takie niedawne dosyć wspomnienie, jak dostałam swojego pierwszego smartfona. Super. Bo ja pamiętam, ja byłam w takim szoku. To była taka radość, to był... Poczekaj, ten Omega. Samsung Omnia. Pamiętasz to? Ja to w ogóle nie pamiętam. I to było takie, że ja po prostu nie mogłam uwierzyć w to, że ja mam tego smartfona dotykowego, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się nie podoba to, że to powiedziałam. Więc zastanawiam się, jakie w ogóle ciekawe mi, co ja powiedziałam rok temu, bo wyjątkowe też nie musi znaczyć, że to musi być pozytywne, więc może trochę tutaj może trochę pozrzędzę. To, co mi się kojarzy z mojego dzieciństwa, to jest to, że mnie strasznie stresowała Wigilia, bo mnie stresował Mikołaj. Wychodzi teraz mi z tego, że ja się w ogóle stresowałam ludźmi, jak byłam dzieckiem. Mikołaja, to się bałaś. Ja się strasznie bałam Mikołaja i wiedziałam to też z opowieści, bo to też wszyscy o tym mówili potem. Ale ja naprawdę pamiętam to uczucie, kiedy miałam... Bo jeszcze jak byliśmy dziećmi, to trzeba było coś zrobić, zaśpiewać albo powiedzieć wierszyk, jak byłam taka mała. Tak, i to tak było, trzymałaś sukienkę i tak zawijałaś tą sukienkę w taki rożek, czyli to świadczyło o tym, jak bardzo się... Ja byłam taka zestresowana, czemu ludzie to robią swoim dzieciom, albo czemu ich teraz nie zabierają do psychologa, ja nie wiem. Straszne to było. Ja po prostu bałam się go, stresowałam się, to było takie niekomfortowe i już chciałam, żeby to było z głowy, więc nie wiem, czemu Mikołaj w ogóle budzi takie emocje w dzieciach. Powinien być uosobieniem radości. Dobrym dziadkiem. Więc jakoś tak mi to zapadło w pamięć, że rzeczywiście, jeszcze jak ja nazywałam tego Mikołaja? Kupkaj. No po prostu, to jest hit. Kupkaja nie. I jednocześnie jakby chciałam, żeby był Mikołaj, ale z drugiej strony miałam nadzieję, że nie przyjdzie, bo to było takie stresujące. Więc to jest na pewno takie silne wspomnienie z dzieciństwa związane ze świętami. Pamiętam, że jak byłam mała, to nigdy nie rozumiałam, o co chodzi z tym, że się mówi, że siadamy do stołu, jak zaświeci pierwsza gwiazdka, bo my nigdy tego nie robiliśmy. I nie mogłam tego zrozumieć, że o co chodzi z tą pierwszą gwiazdką i że na jakichś filmach jest, że o, pierwsza gwiazdka, możemy siadać. A nikt tego nie robił. Nikt nie siadał. Więc, bo nikt jakby nie patrzył na to niebo. Dokładnie. Więc to było dla mnie zastanawiające. Pamiętam, jako dziecko nie mogłam tego do końca pojąć. Pytanie kolejne brzmi. Jaką masz choinkę? Mogę powiedzieć, że mamy wspólną, więc mama odpowie. Choinkę mamy piękną. Żywą. Zawsze. Tak zawsze. Ogólnie, jaką mamy. No. Bardzo wysoką. Bardzo piękną. Jest to jodła. Jest ogromna. Tak jak już powiedziałyśmy wcześniej, zajmuje dużą część naszego salonu. Ale kochamy taką choinkę, bo ona jest wyjątkowa. Dla nas. Tak, mamuniu, ale jeszcze trzeba troszeczkę szczegółu tutaj zapuścić, jest, więc tak. Ona jest wyjątkowa z innych powodów. Tak, ponieważ jest przyozdobiona nie takimi tradycyjnymi bombkami, tylko mamy takie zabawki, jeżeli można tak je nazwać, drewniane, materiałowe. Możesz mówić prosto do mikrofonu, myślę, że pamiętasz, jakie mamy zabawki. I one są utrzymane w takim stylu, powiedzmy, może nie w stylu, tylko w kolorystyce czerwono, złoto, słomianej lub kolorze drewna. I lampki są w kolorze ciepłego, żółtego koloru. Tak. W kolorze ciepłego, żółtego koloru. Pozdrawiam, 23 wieczorem. Tak, mamy ciepłe lampki, zabawki drewniane, nie mamy prawie żadnych normalnych bombek, chyba że jakieś takie dziwne, pojedyncze. I w sumie od lat już tak było, tak. Też od lat nie kupujemy, bo pamiętam, że przez lata tata dokupowywał? Nie, dokupował. 23. Chciałam, żeby się lepiej poczuła. Tata dokupował nowe, ale na ten moment moglibyśmy spokojnie kilka domów wyposażyć w zabawki, ale właśnie zawsze jak ktoś nas odwiedza, to
pozytywne emocje budzi właśnie ta choinka, bo ona jest taka po prostu inna, a dla nas jest taka sama co roku i też uważam, że to jest taki bardzo przyjemny, stały element naszych świąt. Tak. Że taka ona jest po prostu właśnie taka, że nie nas... W sensie ja też jakby podziwiam różne choinki i ktoś ostatnio mówił, że babcia chyba mówiła, że o, ja w tym roku pewnie kupiła znowu kolejny zestaw bombek, czemu nie? Że w tym roku będzie miała srebrno-różową, czy tam coś w tym stylu. I jakby ma taką potrzebę, żeby robić różne aranżacje kolorystyczne, a właśnie mi pasuje to, tak, tak, że to jest niezmienne. Co roku. Jako, że też nie lubię podejmować takich decyzji, to cieszę się, że to się nie zmienia i wiem, że zawsze będzie tak samo i to jest super. No i mamy gwiazdę, która też jest taka zrobiona właśnie z takiej ala słomy i też jest w kolorystyce złotawej. Także nasza choinka jest super. I taka jest zawsze trochę krzywa. I tak ma być. Ja się cieszę, że ona jest krzywa, bo kupiliśmy bardzo piękną choinkę z Kubą w tym roku i trochę uważałam, że jest za ładna, bo mieliśmy taką zasadę, że no nie, to zawsze mówił, że kupuje taką, której jakby ktoś nie chce kupić z jakiegoś powodu, bo jest taka trochę nieidealna. A ta była trochę za idealna, więc żeby było sprawiedliwie, to Kuba ją krzywo wstawił w stojak i jest pod kątem jakichś 45 stopni, no przesadzam. Ale jest pod kątem. Jest pod kątem. Ale wieża Eiffla też jest pod kątem jest i piękna. Nikt jakoś nie narzeka, tak? Powiedz mi, jaki jest najlepszy prezent, jaki dostałaś pod choinkę kiedykolwiek? To jest trochę porządnie mocne pytanie, pełne presji, więc możesz tutaj improwizować. No cóż, nic mi teraz nie przychodzi do głowy innego, jak to, że dostałam kiedyś samochód pod choinkę. Dostałam zapakowane kluczyki. Dostałam małe pudełeczko, w którym były kluczyki do samochodu. I to była chyba taka no niespodzianka, bo faktycznie tego się nie spodziewałam, aczkolwiek z reguły się nie spodziewam prezentów, ponieważ tradycją w naszej rodzinie jest robienie sobie niespodzianek. To co roku mam niespodziankę, ale to jest coś, co pierwsze przyszło mi do głowy, więc o tym mówię. Ja dostałam w swoim życiu bardzo wiele wspaniałych prezentów i mogę spokojnie powiedzieć, że zmieniło się też moje podejście do prezentów, bo w tym momencie nie przywiązuję do nich szczególnej wagi, szczerze mówiąc. I mogłabym spokojnie powiedzieć, że może inaczej. Jako dziecko, przyszło mi do głowy właśnie coś, dlatego miałam takie doświadczenia. Jako dziecko rzeczywiście miałam takie wyczekiwane duże prezenty, więc wszystko, co mogę przytoczyć jako z dzieciństwa, to będą momenty typu keyboard, gdzie to był wow, pamiętam. I tak samo miałam wow, jak dostałam krosno do tkania. Miałam jakieś 8 lat. I to było, boże, w ogóle, to były takie super czasy. Jezu, jak o tym myślę. Jak babcia mi zawsze dawała gazetki z tych wszystkich jakichś tam Bobolandów, czy innych, nie wiem co to są, takie były hurtownie w ogóle. Tak. I to było już tak na jesieni dostawało się to. I ja miałam sobie zaznaczać kółeczkiem, a potem jak mój brat się urodził, to K musiałam pisać. A on J. Przepraszam. Przepraszam. To, że mi ja pisała, nie wiem co. A. Mam pierwszeństwo do tej litery. I ja sobie zaznaczałam to przy tych wszystkich domkach dla lalek, jakichś kuchniach. Wiesz, to co było najbardziej chcące, było kuchnia, domek dla lalek, krosno do tkania, koło garncarskie. Wszystkie takie domowe rzeczy, które wyglądały jak dorosłe. To były dla mnie najbardziej ekscytujące i zawsze chciałam takie rzeczy. I pamiętam właśnie, że to krosno to było jakieś takie w ogóle od czapy, nie mówiąc brzydziej, pomysł, który sobie wymyśliłam. Nie wiem, czy cokolwiek na nim utkałam. I to podkreśla tylko, że najfajniejsze w marzeniach jest posiadanie ich. Może to nawet ładnie to powiedziałam. Ale taka jest prawda. Bo potem już to masz i często to właśnie gdzieś ląduje w jakimś w ogóle przypadkowym miejscu, ale sam fakt, że chcesz to dostać i wiesz, że jest szansa, że to się spełni, to cię trzyma przy życiu i to jest najbardziej ekscytujące. Czy dostawałaś takie klocki, pamiętasz? Lego? Takie... Belleville. O właśnie. O matko, ale to był Boże, szał. Po prostu to był szał. Wszystkie serie musiały być. Potem jak byłam starsza, to chyba właśnie ten Samsung Omnia mnie tak powalił, ale muszę powiedzieć, że w ogóle no to jest też wiadomo nie od dziś, że łatwiej nam jest reagować emocjonalnie na coś, co na przykład dopiero co się wydarzyło i nie pamiętasz dokładnie, jak się cieszyłaś z jakiegoś prezentu parę lat temu. Więc mogę powiedzieć, że jestem tutaj mało obiektywna wobec moich wspomnień. Ale na tej wigilii właśnie, na której byłam parę dni temu, wylosowałam w tak zwanym Secret Santa, czyli każdy losował sobie numerek i nie wiadomo od kogo dostaliśmy prezent.
wylosowałam to, że jestem oficjalnym opiekunem Rysia. No i to jest najfajniejszy prezent, jaki mi przychodzi do głowy. I nie jest to żaden Ryszard. Tak, i nie jest żaden Ryszard. Chyba, że mój brat, bo moja mama mówi na Kubę Ryszard. Taki, taka nie, informacja. Nie, nie wiedzieć, czemu nie znamy żadnego Ryszarda, oprócz Rynkowskiego, więc... I też go nie znamy. Też go nie znamy. Ale przyjeżdżaliśmy koło jego domu, słuchaj, tak. Wiemy, gdzie mieszka. Wiemy, gdzie mieszka. Nie powiem wam. W każdym... Już chciałam powiedzieć. No, słuchaj Kasia, lepiej nie. Chcielibyśmy, żeby ktoś nam coś takiego zrobił. W każdym razie Ryś, tak, wracam. Ryś to jest w ogóle akcja Fundacji WWF, o ile się nie mylę, i można zostać opiekunem Rysia, czyli po prostu upewniamy się, że ten jeden Ryś przeżyje, a Rysie są pod ochroną. Mam nadzieję, że też nie kłamię w tej chwili mówiąc to. I powiem wam, że to był prezent, który naprawdę mnie tak zaskoczył, że rzadko mnie coś tak zaskakuje i to było takie pomysłowe i no nie przyszło mi nigdy do głowy, żeby coś takiego zrobić, a to jest genialny, uważam, prezent, szczególnie właśnie dla osób, które niekoniecznie mają jakąś listę życzeń i ja uważam siebie i sądzę, że wiele z was i nas to są osoby, które mają wszystko, bo umówmy się, człowiek do przeżycia nie potrzebuje zbyt wiele, a super jest wiedzieć, że my dostaliśmy prezent, a jeszcze jakaś inne istnienie na tym skorzystało. Mamo, czy wolisz dawać prezenty, czy dostawać prezenty? Zważmy to. Myślę, że lubię i dawać, i dostawać oczywiście. To jest jedno uczucie jest przyjemne i drugie. Natomiast bardzo lubię dawać prezenty, jeżeli mam przeświadczenie, że wpadłam na fajny pomysł i że ta obdarowana osoba na pewno się ucieszy, albo przynajmniej tak przypuszczam, że się ucieszy. Bo dobrze to zagra. Tak. Natomiast, no ale wystarczy mi czasem samo przeświadczenie, że chyba wpadłam na fajny pomysł. Także bardzo lubię dawać prezenty, natomiast też bardzo lubię dostawać i wydaje mi się, że jestem taką osobą, która potrafi okazać radość z prezentu, który dostanie. Także myślę, że to jest takie obopólne. Obopólna ale radość. Lubisz niespodzianki? Tak. I uważasz, że jesteś osobą, której jest łatwo kupić prezent, czy trudno? To jest pytanie ponadprogramowe. Nie, wydaje mi się, że mnie jest łatwo kupić prezent. Bo ja się ze wszystkiego cieszę. Jak gdyby ktoś pytał o mnie, to też odpowiem. Zdecydowanie bardziej lubię dawać prezenty. Totalnie. Może też dlatego, że zawsze mówiłaś mi, że strasznie ciężko jest mi kupić prezent. Ja stwierdziłam, że sobie odpuszczę, będę sama zakupować rzeczy. Nie, żartuję. Uważam, że było mi kiedyś ciężko kupić prezent, ale to też wynika z tego, że dopiero niedawno sobie uświadomiłam, że rzeczywiście mam wszystko i tej presji, przestałam tak wywierać presję na świętach, na przykład jeżeli chodzi o prezent. I teraz uważam, że jest mi mega łatwo kupić prezent. Naprawdę. Nawet mówiłam o tym też w filmie, że po prostu kup mi herbatę, będę szczęśliwa. I naprawdę się ucieszę, jakby to było Ferrari. No nie, Ferrari też chętnie przyjmę. Natomiast uwielbiam dawać prezenty. Po prostu ja nawet mam taką kartkę w notesie, gdzie mam pomysły na prezenty dla wszystkich moich bliskich i zawsze jak mi coś wpadnie, to od razu notuję. I mam po prostu całą listę, bo to właśnie to uczucie, o którym mówiłaś, że masz świadomość, że wpadłaś na jakiś genialny pomysł, co by uszczęśliwiło tę osobę, to jest po prostu bezcenne. I oczywiście radość tej osoby i to, że wiesz, że trafiłeś. Więc mam nadzieję, że jutro mój brat okaże radość, spakowując prezent. Bo, przepraszam, miałam takie uczucie właśnie w Stanach. Szansa, że odsłucha tego podcastu jest jaka? 0,00001. Ale lepiej tego nie. Nie będę mówić nie co, ale kupiłam go w Stanach i byłam tak przeszczęśliwa, jak znalazłam tę rzecz, mogę nawet powiedzieć te rzeczy, że jestem prawie pewna, że mój brat będzie zadowolony. Natomiast też lubię dostawać prezenty, ale na przykład w przypadku takich rzeczy jak ubrania czy biżuterię, to naprawdę bardzo ciężko jest trafić w mój gust, po prostu mi się bardzo mało rzeczy podoba i bardzo konkretne rzeczy mi się podobają, więc ja czasami na przykład się stresuję, jak dostaję prezent, bo mam z tyłu głowy, że może mi się nie spodobać i to nie jest tak, że ja mam żal do tej osoby lub przeszkadza mi to, bo mi to w ogóle nie przeszkadza, bo wiem, że to jest trudne, tylko nie chciałabym, żeby ta osoba wyczuła, że ja mogę nie być zadowolona, bo głupio mi jest wtedy. Natomiast dostawanie prezentów
trafionych. Jest super. Wolisz oczekiwanie do świąt, czy same święta? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Moja mama jest chyba ze znaku uwagi i chciała już powiedzieć, że oba. No chciałam odpowiedzieć, że oba, ale chyba jednak oczekiwanie. Ta cała magia przygotowań i ta cała atmosfera, która jest tworzona, tak, tworzona i w domu, i na zewnątrz, i właśnie w miejscach publicznych. I ta muzyka, o której mówiłyśmy, to wszystko sprawia, że ten czas oczekiwania na święta jest naprawdę taki magiczny i bardzo go lubię, ale też lubię też święta. Oczywiście lubię świętować. Bo jest orzechowiec, no lubię, wiadomo. No tak, no i zupa grzybowa. No i powiem to, nie pochwalisz mnie, ale mam dwie ulubione potrawy. A, chciałaś wtrącić teraz, teraz jak już powiedziałam, że... o karpiu w galarecie. O Jezu, jeszcze w galarecie. Mamo, no. Ty nie wiesz, z kim rozmawiasz w ogóle, kto cię słucha, wszyscy wyłączą. No, także no, powiem to, ale to są moje dwie potrawy. I także i ten czas oczekiwania, znaczy ten czas oczekiwania na pewno bardziej chyba mnie tak uszczęśliwia. Rajtuje. Natomiast święta też bardzo lubię. Mogę powiedzieć na twoją obronę, że raz w roku jeszcze rybę w galarecie. No chyba, tak, że babcia zrobił tak. W ciągu roku jakoś nie robił. Nie. Karpia w galarecie moja mama robi raz w roku. On jest przepyszny i kocham go, to fakt. No więc jakby wszyscy niewyganie jedli takie rzeczy raz w roku, to myślę, że byłoby super. A ja też zdecydowanie bardziej wolę oczekiwanie i to sobie też uświadomiłam w tym roku. Bo będąc w Stanach, gdzie było trochę cieplej, to musiałam sobie trochę stworzyć w głowie ten okres i myślałam sobie, kurczę, jak wrócę, to w sumie zostanie mało czasu. I pomyślałam, o, może wcześniej zacznę się dostrajać właśnie w tym klimacie świątecznym. I wtedy pomyślałam, że przez cały urok w tym jest, właśnie w tym szukaniu prezentów, myśleniu o tym planowaniu, tych ozdobach. No bo jak już przyjdą święta, to potem ludzie już myślą o nowym roku i to już tak szybko mija rzeczywiście. Tak się zawsze mówiło, nie? Że święta, święta i po. I w sumie nie rozumiałam, o co chodzi. A jednak jest coś takiego, że to tak ci mija w 3 sekundy, bo trzeba się delektować tym czasem przed i też dużo jest takich imprez typu właśnie pracowe wigilie. I no ja, szczerze mówiąc, nie doświadczyłam zbyt wiele takich rzeczy. I właśnie teraz, jak byłam na tym spotkaniu, które już po raz kolejny tutaj w ogóle wymieniam, to zrozumiałam, że po raz pierwszy jem w ogóle świąteczne potrawy przed w tym świętami. Roku, przed świętami, a ludzie mają to częściej, bo na przykład nie wiem, w podstawówce masz to, czy w szkole, na studiach zdarza się. Tak samo właśnie w pracy ludzie chodzą na takie imprezy. Robiłem też ze znajomymi czasami też taką, gdzie jedzą potrawy wigilijne. I to jest super, uważam, bo wtedy masz cały ten grudzień, żeby już troszeczkę się nasycić tymi potrawami i potem po świętach rzeczywiście jesteś, masz już potąd, jesteś gotowy czekać cały rok, a na przykład dla mnie, jak ja nie mam takich imprez, dajmy na to, to wigilijne potrawy jem tylko wigilię, bo potem już pierwszy, drugi dzień świąt, zwyczaj się już je inne rzeczy, więc dlatego cieszę się, że byłam przy tej wigilii, plus mam zamiar jeść resztki z wigilii do nowego roku. No w ubiegłym roku to pamiętam, że nie robiłam kapusty z grochem na wigilię, ponieważ wylosował to ktoś inny. No ja tą kapustę jadłam cały czas potem. I kapustę święta. Z grochem ugotowałam... Nie, kapustę z grochem ugotowałam po świętach. Serio? No tak. Pamiętam, że coś z tą kapustę z grochem. No tak, bo ja ją ugotowałam po świętach, żeby tradycji stało się zadość, że w domu była kapusta z grochem, ponieważ... I to kiedy ty ją zrobiłaś? No chyba na Nowy Rok. Serio? Tak. Bo pamiętam, że tyle zjadłam kapusty z grochem. Bo ja ugotowałam po prostu wiadro tej kapusty, żebyśmy się mogli nasycić, ponieważ na Wigilii zjedliśmy no tylko tyle, ile na Wigilii. Cudzą. Nie dostaliśmy na wynos w związku z powyższym. Był taki lekki niedosyt i przygotowałam i zjedliśmy właśnie po świętach. Nawet zapomniałam, jakie było pytanie, ale tak, zgadzam się. Teraz jest pytanie dla mnie retoryczne i dla ciebie, no zobaczymy, czyli ulubiony słodycz na święta. Zacznijmy od tego, że nas się nie jest słodyczy de facto, więc raczej bym to uznała za deser, czyli dział ciasta, ciastka. Więc no u mnie wiadomo, jest to orzechowiec, także nie mam więcej pytań, ale co jest u ciebie, to ja nie wiem. To znaczy ja może powiem tak od drugiej strony, a mianowicie nigdy nie przepadałam za makowcem. Ja też nie, ten taki rolowany. I w ogóle za ciastami z makiem, generalnie.
I dalej to nie są moje ulubione ciasta, aczkolwiek ponieważ jestem z osób wszystkożernych, to ciasto z makiem zjem i makowca też, jeżeli jest dobry. Jaka słodycz? U nas w domu, tak jak powiedziałaś, nie ma jakichś innych słodyczy, tak, są ciasta. Więc ciasta to były tradycyjnie to właśnie ciasto z makiem, piernik, keks kiedyś robiłam w dawnym, życiu. Natomiast ja w obecnym życiu no to jest właśnie piernik, orzechowiec i makowiec. No więc z tych trzech zdecydowanie piernik. To jest moje, to jest to moje ulubione ciasto. To masz inny gusto ciast niż ja. Tak, bo już brak keks i piernik, a ja bym mogła wykreślić oba. Z całym szacunkiem do piernika pomidorowego, który jest spoko. Ale jakbyś powiedział, że go nie będzie, to ja zawsze bym wybrała makowca jako drugi, bo ten makowiec jest taki dobry, co ja zrobiłam w zeszłym roku, nieskromnie przyznam. No tak, tak, więc ja mówię, teraz już ciasta z makiem jakby bardziej mi podchodzą. Natomiast no, na pewno na pierwszym miejscu wybrałabym to. I, no i teraz na odkrycie moim, aczkolwiek nie wiem, czy to można nazwać słodyczą, jest kisiel żurawinowy, który bardzo lubię. A to byś powiedziała, że to jest najlepsza rzecz ze słodkich? Taką najbardziej na nią czekasz? Znaczy, może nie to, że czekam, ale bardzo ją lubię, ponieważ też robię ją tylko raz w roku i to jest coś, co faktycznie sprawia mi, jedzenie tego sprawia mi frajdę. Ja bym powiedziała, ale może w połączeniu z piernikiem. Ja myślałam, że też orzechowy ze swoim ulubionym z tych świątecznych. No wiesz, ja nie przypadam za ciastami z kremem, ale bardzo, bardzo je lubię. Oczywiście, że lubię orzechowca jak najbardziej. Szczególnie kremem, w którym jest kostka margaryny wegańskiej. To mi nie przeszkadza. Tak. Ja nie analizuję tak bardzo, więc... No dobrze, to powiedz w takim razie, jaki jest Twój wymarzony prezent. Ale taki, co nie dostaniesz w tym roku. Nie. No właśnie. Już się przestraszyłam. Abstrakcyjnie. Wybierz coś abstrakcyjnego. Wymarzony prezent. Nie mam. Nie mam takiego wymarzonego prezentu. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy byli razem w święta. To jest dla mnie. A co dostanę pod choinkę, to tak jak kiedyś rozmawiałyśmy, czy to jest książka, czy to jest krem, czy to jest, nie wiem, ręcznik, to ze wszystkiego się ucieszę. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy dają bliskim ręczniki pod choinkę. Kupiłaś ręczniki? Lub patelnie. Nie. Lub patelnie. Też kiedyś dostałam. I ja też nie mam żadnego wymarzonego prezentu materialnego. Kompletnie nic mi nie przychodzi do głowy. Oprócz tego Ferrari. Albo oprócz domu w Hiszpanii. Oprócz biletów do Nowego Jorku. Tak, teraz z zakwaterowaniem, bo no to tak, bilet tak, nie wystarczy, tak. Słuchaj. I jeszcze ktoś, kto nam zorganizuje Wigilię tam. Ale tak, myślę, że wymarzony prezent to jest miła atmosfera świąteczna i to jest koniec. I to dla wszystkich jakby członków rodziny, bo ludzie często mają coś takiego, chociaż trochę przechodzę na kolejne pytanie, więc może zacznę się rozwijać przy tym drugim pytaniu, bo ostatnie pytanie nasze brzmi, i to jest bardzo górnolotne pytanie, czego życzyłabyś światu na święta? Czyli pytanie z serii Miss Polonia. Więc ja chcę sobie wejść w ten oddech i dokończyć to, i dokończyć to, co chciałam powiedzieć, że jest bardzo dużo stresu związanego ze świętami, którego ja nigdy nie rozumiałam, ale wczoraj miałam taką refleksję, że ludzie naprawdę mają mało czasu. Jeżeli ktoś dużo pracuje i musi jednocześnie przygotować święta, to rzeczywiście może to być stresujące w tym grafiku znaleźć czas na kupienie prezentów, zapakowanie ich, przygotowanie świąt i ogarnięcie tych wszystkich rzeczy. Dlatego nie chcę tego oceniać, ale mogę jedynie powiedzieć to, czego mogłabym życzyć ludziom, patrząc tak bardziej praktycznie, nie będę tutaj mówić takich życzeń filozoficznych jeszcze. Żeby ludzie bardziej się zrelaksowali na myśl o świętach w kontekście takim, że nie jest to żaden konkurs, że nie trzeba nikomu nic udowadniać w tym czasie, że celem świąt jest spędzenie czasu razem, a nie przygotowanie najlepszego wesela w sąsiedztwie. I że ten stres jest też związany z prezentami i że to też jest kompletnie niekonieczne, bo prezenty mają być podarunkiem dla osób, które kochamy, który ma ich uszczęśliwić, więc nie róbmy z tego problemu, nie róbmy z tego wielkiej zagwozdki, nie narzekajmy do wszystkich ludzi, że trzeba ludziom kupić prezenty, bo uważam, że jeżeli ktoś jest nam drogi, to wiemy, co im kupić,
A jeżeli nie, to może powinniśmy się zastanowić, czemu spędzamy z tymi ludźmi święta. Może trochę teraz wychodzę i za bardzo tutaj mesjańsko się wypowiadam, jakby jestem tego świadoma, że też nie każdy, nie wiem, nie wybieramy sobie rodziny i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że to może być taki moment na refleksję i dobrym rozwiązaniem moim zdaniem w przypadku takim, gdzie na przykład właśnie mamy członków rodziny, którzy ewidentnie nie potrafimy sobie kupić prezentów, jest z tym zawsze jakiś problem, albo ludzie zaczynają sobie kupować bony na zakupy. Sorry, ale nie jestem fanką tego typu rozwiązań i zawsze o tym mówię, jakby ani pieniądze, ani bony to dla mnie nie jest prezent, jakby zróbmy sobie wszyscy przelew, albo w ogóle sobie nic nie przelewajmy, bo każdy wyda podobną ilość kasy, więc w ogóle nic nie przynośmy. Jestem czasami cyniczna, jak mówię na ten temat, ale strasznie mnie to denerwuje, bo nawet w gronie ludzi, którzy wydają mi się, że moich znajomych, tak, też czasem słyszę coś, taki tekst typu o nie, muszę znowu coś komuś kupić i to mnie wkurza, bo to nie o to chodzi, jakby to po co kupujesz? I fajnym rozwiązaniem, bo tak by do tego piję, jest na przykład właśnie takie losowanie, tak? Wymyślmy sobie motyw przewodni, coś fajnego, zabawnego, niezobowiązującego, wylosujmy numerek i cieszmy się opieką nad rysiem. Kurczę, no lepszej rzeczy bym sobie nie mogła wybrać, a przez to jest też element jakiejś zabawy, bo losujesz, bo nie wiesz co, nie ma presji, nawet nie wiesz od kogo jest ten prezent, bo to nie jest podpisane, a dajesz sobie wszystko, żeby było po prostu neutralnie i fajnie, mówię tutaj o wybór prezent, o wyborze prezentu i problem z głowy. Tak, bo u nas za bardzo się przejmujemy tym, co kupić i jakie to ma być ważne, a pamiętam kiedyś, jak właśnie przy okazji takiego losowania prezentów, oczywiście to nie było na Wigilii rodzinnej, tylko na Wigilii takiej wśród znajomych rówieśników, kupowaliśmy sobie prezenty na pierwszą literę imienia osoby, którą się wylosowało. Nie było powiedziane, co to ma być, tylko była kwota do jakiej i na tę literę. I koleżanka o imieniu na D dostała detergenty. I to było bardzo śmieszne. I wszyscy się uśmialiśmy i chodziło właśnie o pomysł, a nie chodziło o to, że ona dostała płyn do naczyń. Bo jakby był symbol. Bo to był symbol, tak? I być może ona się z tego wcale nie ucieszyła, ale to nie chodziło o to, żeby ona się ucieszyła, że mi się czy dostała, ale na pewno ją to rozbawiło. No. Przy okazji na pewno wykorzystała te detergenty w swoim domu. I uważam, że to jest ważne, ale oprócz tego, o czym mówię, to najważniejszy jest czas, żebyśmy spędzili go razem. I pamiętam, nie wiem, czy pamiętasz takie święta, gdzie na Wigilię każdy z nas dostał w prezencie piżamę i na drugi dzień cały dzień... My w czwórkę. Okay. I na drugi dzień cały dzień byliśmy w piżamach w mieszkaniu, w tych nowych i dostaliście jakieś gry planszowe i graliśmy w gry planszowe i oglądaliśmy... Pamiętam, bo to był jedyny raz, kiedy wszyscy się zebraliśmy do gier planszowych, bo ja prosiłam dokładnie, tak. I pamiętam, że Kuba był jeszcze na tyle mały, że nie mógł grać jako osobna jednostka, tylko musiał być przy kimś. Graliśmy może w Cluedo tak, wtedy. Tak, i chyba wtedy graliśmy w Cluedo. I pamiętam to, jedliśmy resztki z Wigilii, także nic nie trzeba było gotować. Była chillera. Po prostu i oglądaliśmy w międzyczasie tak holiday. Zwanym jakieś filmy. No jeszcze wtedy Holiday nie oglądałaś, tylko oglądaliśmy raczej takie filmy dla dzieci typu Ekspres Polarny, jakieś takie świąteczne, animowane, tudzież... Przeminęło z wiatrem, na przykład. Ale było, jak zawsze, co roku. Nie zapomnę tego, bo to było po prostu coś tak wspaniałego. To był taki luz. Pogoda była beznadziejna na szczęście, więc nie było parcia, żeby wyjść na spacer. I naprawdę to był ten czas, który poświęciliśmy sobie i uważam, że ten czas jest bezcenny i najważniejszy w tym całym pośpiechu, w tej gonitwie, w tym, że się nie ma na nic czasu, to uważam, że w tym okresie świąt trzeba się trochę zatrzymać, bez względu na to, czy się idzie na obiad do mamy, czy mama przychodzi na obiad do ciebie, czy się nie idzie nigdzie w odwiedziny, tylko jest się w swoim gronie najbliższych, to uważam, że ten czas jest bezcenny. Powiem tak. No lepiej bym tego nie ujęła. I jak na spontaniczną odpowiedź, to poszło Ci całkiem pięknie. Natomiast coś dorzucę. Uważam, że to jest bardzo powiązane z tym, co ja powiedziałam
I poczekaj, bo mam dwie dygresje. Pierwsza była taka, że jeżeli robimy losowanie, to są dwa warianty, tak a propos pomysłów. Albo, że kupujemy jakieś, na jakieś hasło, potem losujemy i dostajesz prezent od kogokolwiek, albo rzeczywiście każdy losuje imię i pod kątem tej osoby losuje coś tematycznego. Także to są takie dwie opcje. Uważam, że obie są super i to jakby co, jak na przykład grono się mniej zna, no to wiadomo, jest troszeczkę inaczej. Jak ktoś się lepiej zna, to wtedy mamy taką opcję i uważam, że to jest super. Kolejna rzecz jest taka, że to, co też mnie drażni, to nawet nie jest to, że jak ludzie się stresują, co komuś kupić, to nawet nie myślą sobie, czy tej osobie się spodoba, tylko czy ta osoba też kupiła za tę kwotę. No tak, to już to w są, ogóle. To są w ogóle jakieś hity. Czy na przykład, czy mój prezent nie będzie za mały w stosunku do prezentu drugiej osoby? Kogo to interesuje? Chociaż może są osoby, które to interesuje, więc jakby też nie będę tutaj za bardzo się wypowiadała dalej. Ale to, co powiedziałaś, jest absolutnie piękne i to jest też właśnie związane z tym o tyle, że ludzie są tak nastawieni na zorganizowanie świąt, że gubią sens tych świąt. Tak. Że wszyscy są zestresowani, zabiegani, więc jakby te całe przygotowania, to każdy jest po prostu, każdy ma swoje zadania i w ogóle nikt razem nie spędza czasu, wiadomo, gonitwa. No też akceptuję to, szanuję, tak może być. A potem w święta są ludzie już tak zmęczeni, na przykład często panie domu, kobiety. Tak, i że marzą, tak, żeby goście już wyszli. Tak, chcą, żeby goście wyszli, w ogóle nie są nieobecne, nie uczestniczą w rozmowie, sprzątają na przykład w trakcie Wigilii, bo już mają dosyć i chcieliby w ogóle naprawdę, żeby był finish, albo mają dosyć tego, że jest taki gwar. I to się kompletnie mija z celem. Oczywiście jest też tak, że ludzie na przykład właśnie kłócą się w święta, co z drugiej strony ja też jestem, tak jak ty, zwolenniczką tego, że kłótnie są potrzebne i też jakby kłótnie wynikają z tego, że jeżeli ludzie na co dzień się mijają, wszyscy pracują i gnają, tak w końcu są razem w domu, to nagle się okazuje, że nad czymś wypadałoby popracować, bo są jakieś pola do konfliktu i to też jest normalne, ale też żeby się w tym nie zatracić, tak? Na zasadzie, kurczę, jak już znaleźliśmy czas, żeby być razem, to zadbajmy o tę miłą atmosferę właśnie przy stole. Nawet jeżeli siedzi tam, nie wiem, jakiś brat, czy kuzyn, czy wujek, czy ktoś, kto nas irytuje, to naprawdę w takich momentach czasem warto jest ugryźć się w język właśnie po to, żeby ten czas potem miło wspominać, bo kto wie, czy w kolejnych latach będziemy się spotykać w tym samym gronie, czy kogoś nie zabraknie, czy cokolwiek tak naprawdę się nie zmieni i docenimy to, że mamy tych ludzi przy sobie, przy tym świątecznym stole, chociaż raz wszystkich. A fajnie by było, gdybyśmy byli w stanie spotykać się nie tylko od święta. I żeby przeczytać więcej ten temat, zapraszam do mojego artykułu w magazynie. Nie, no żartuję. A tak serio, to miałam dosyć sporą rozkminę na temat tego, że ludzie powinni częściej celebrować, bo my obie lubimy z mamą celebrować wszystko. A nie jest to aż tak powszechne w społeczeństwie, ale cieszę się, że w ogóle ludzie się zbierają do celebrowania. No tak, także te święta są takim momentem. Czasami jest tak, że jak obie wiemy, że tak się ludzie zbierają do celebrowania, że na przykład muszę zrobić w tym roku Wigilię, bo chyba jest moja kolej. Tak, to jest i to jest najgorsze. I proszę, nasze pytania o filmy są teraz po prostu marudzeniem na społeczeństwo, ale taka jest prawda, że po prostu pamiętajcie, że to nie jest wasz przykry obowiązek. Nikt wam nie każe tych świąt robić w ten sposób, tylko macie kogo zaprosić. Czy to nie jest wystarczający powód, żeby się cieszyć? Ile jest osób, które spędza Wigilię w 3 osoby, w 2 osoby? A ty stresujesz się, że musisz zaprosić 10 osób, ale masz 10 osób, które spędzą z tobą ten czas, a są osoby, które są same, zapomniałam powiedzieć o tym, są osoby, które są same w Wigilię, więc może... Nie powinny być same i może należałoby je zaprosić. Tak, i wtedy byłaby kolejna osoba przy stole, jeszcze więcej roboty, ale może to jest właśnie tego warte. I uważam, że o tym trzeba też pamiętać, jakby czemu to robimy. Po co? Jakby nie dlatego, że ktoś wymyślił święta, żeby nam zatruć życie, tylko po to, żeby ci ludzie mogli się zebrać. I jeszcze jeden apel do pań domu, jeżeli jakieś nas słuchają, które są zapracowane, zmęczone i im się nie chce robić tych świąt. Naprawdę można poprosić o pomoc. Bo uważam, że nasi bliscy, jeżeli się im zakomunikuje, słuchaj, nie dam rady tego zrobić, potrzebuję, żebyś pomógł, pomogła mi w tym czy w tym, to oni nam nie odmówią, jeżeli zobaczą, że jesteśmy w potrzebie, bo nie musimy zaciskać zębów i robić wszystkiego perfekcyjnie. To jest okej, nie wyrobić się i potrzebować pomocnej dłoni. Mamo, no normalnie jesteśmy totalnie filozoficzno rozkminowe dzisiaj. Jest
3:30. Nagrywałyśmy przez godzinę 10 i mówiłam Ci, że o, takie pół godzinki, pójdziemy zaraz spać, ale myślę, że było warto. Myślę, że fajnie nam wyszła ta rozmowa, powiem szczerze, nieskromnie przyznając, zawsze takie spontaniczne rozmowy, które mamy tylko takie pytania, jakby punkty odniesienia, zawsze one jakoś miło ewoluują, także dziękuję Ci, że mimo wszystko nie poszłyśmy spać i znalazłaś czas w ten cudowny sobotni wieczór, żeby ze mną porozmawiać. Wiele mądrych rzeczy powiedziałaś, jestem Ci za to bardzo wdzięczna i cieszę się, że mogę spędzać święta z Tobą. No, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, było mi bardzo, bardzo miło. Nie powiedziałam Ci jeszcze jednej rzeczy na wizji, zapomniałam, bo Korbek mnie rozproszył na początku, więc jeżeli jesteście nadal z nami, to bardzo doceniam to, że nas słuchacie. Chcę Ci powiedzieć, mamo, że jeżeli chodzi o wyświetlenia na YouTubie, to odcinek z Tobą jest najczęściej wysłuchiwanym, odsłuchiwanym odcinkiem w historii mojego podcastu. Jest mi bardzo miło. A teraz życzę wszystkim wesołych świąt. Tak? Wesołych świąt, oczywiście. I wiecie, czego życzymy światu, więc nie musimy już tego powtarzać. My lecimy spać. Dzięki mami, że byłaś moim gościem. Może jeszcze kiedyś mnie odwiedzisz w programie. Bardzo chętnie. Czekam na zaproszenie. No, buziaczki, pa, pa. Przypominam, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z marką Remix, Second Hand i Outlet. Gorąco zachęcam do przeglądania ich strony i życzę udanych zakupów. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Był on dla mnie wyjątkowy, ponieważ moim gościem była najbardziej wyjątkowa osoba na świecie, czyli moja mama. Tak jak zawsze przypominam Wam, że podcastu możecie wysłuchać na Spotify, na iTunesie i też na YouTubie. Zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie Karolina Sobańska, ale też Karolina Sobańska Podcast. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje w podcaście, tam Was informuję, że jest nowy odcinek. Zdradzam, co się będzie działo, kto będzie moim gościem. Podcasty się ukazują co tydzień w poniedziałek o godzinie 7 na początek nowego tygodnia i na sam koniec tego odcinka. Oprócz tego, że powinnam jeszcze przypomnieć, że oczywiście będzie mi super, super miło, jeżeli na YouTubie zostawicie komentarz, subskrybujecie mój kanał, na Spotify zaobserwujecie podcast, a na iTunesie też go zasubskrybujecie i wystawicie mu opinię. Jeżeli macie chwilę, to będzie to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miłe i bardzo ważne, bo dzięki Waszym opiniom, dzięki temu, że dajecie tam gwiazdki, zostawiacie recenzje, to podcast jest promowany i te treści docierają do szerszego grona odbiorców. I zawsze powtarzam, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś nam się podoba, uważamy, że coś jest ważne, to miło jest się dzielić tym z innymi. Na koniec tego odcinka życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego, wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt. Zadbajcie o siebie, spędzajcie czas z bliskimi, zatrzymajcie się na te kilka dni i wkroczcie spokojnie w nowy rok, ale życzenia noworoczne dopiero za tydzień. Widzę się z Wami, a raczej słyszę się z Wami już za tydzień w ostatnim odcinku w nowym roku. To będzie odcinek solowy, w którym będę rozmawiała o tym, jak sobie podsumowuję rok, co robię, jak przygotowuję się na nowy rok, trochę o postanowieniach, trochę o planach. Także mam nadzieję, że też on się Wam spodoba. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!